Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, Szanowni Goście Zaproszeni, Szanowni Sołtysi. Chciałem powiedzieć kilka słów podsumowujących moją pracę w urzędzie przez okres 1,5 roku. Podzielić się bardzo krótko z oceną ze strony finansowej, jak również w zakresie spraw związanych z finansami, spraw związanych z inwestycjami. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o uchwalony budżet gminy na rok 2010, na koniec października tego roku, dochody ogółem wyniosły 56 952 600 zł. Z czego dochody bieżące 52 165 610 zł. Dochody majątkowe 4786 990 zł. Wydatki ogółem kształtowały się na poziomie 63 552 754 zł. Z czego wydatki bieżące 49 990 063 zł, co stanowi 78,66%. Wydatki majątkowe 13 562 691 zł, co stanowi 21,34%. Deficyt budżetu gminy wynosił 6 600 154 zł. I planowano go sfinansować przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 5 676 628 zł oraz wolnych środków, czyli 923 526 zł. Dochody i wydatki po zmianach. W roku budżetowym dokonano wielu zmian budżetu gminy, w wyniku których plan dochodów zwiększono do wysokości 62 295 063 zł. To jest o kwotę 5 342 463 zł, a został on zrealizowany na dzień 31 października 2010 w wysokości 51 367 373, czyli 82,46%. Z czego plan dochodów bieżących 84,18%, plan dochodów majątkowych 70,10%. Plan wydatków budżetowych zwiększono w ciągu roku do kwoty 70 557 062. To jest o kwotę 7 004 278 zł i wykonano go na koniec października tego roku w wysokości 48 258 033 zł. To jest w 68%, z czego plan wydatków bieżących w procentach to 79,27 i plan wydatków majątkowych 32,98. Przychody i rozchody budżetu gminy. Deficyt budżetu gminy w trakcie roku zwiększono do kwoty 8 335 529 zł. To jest o 1 735 375 zł, co nie oznacza wzrostu zaplanowanego zadłużenia. Zmianie uległy źródła jego finansowania. Zmniejszono planowane dochody z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości 5 200 000 zł, to jest o 476 628 zł. Proszę Państwa, zwiększono kwotę wolnych środków z lat ubiegłych do wysokości 5 832 003. To jest o 4 908 zł 477 zł, które została przeznaczona na nowe zadania. W budżecie gminy na rok 2010 zaplanowano spłatę rat pożyczek i kredytów w wysokości
2 676 474 zł i na 31 października bieżącego roku wydatkowano na ten cel 2 184 220 zł zgodnie z harmonogramami spłat kredytów i pożyczek do zawartych umów. Na koniec roku budżetowego 2009, kiedy objąłem stanowisko, gmina posiadała zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 15 096 676 zł.